Czasami spotykając ludzi chorych, rozmawiając z nimi, muszę przyznać, że kiedy już jestem sam, zastanawiam się, czy mogłem coś jeszcze zrobić. Nie zawsze, ale w większości przypadków modlę się o ludzi chorych. W przeciągu tych 30 lat mojej służby było kilka spektakularnych, można powiedzieć, uzdrowień. Ale jest wiele takich sytuacji, kiedy przyznam się, że jestem kompletnie bezradny. Czasami pytam Boga, dlaczego jest tak, jak jest właśnie. Czasami po rozmowie z ludźmi muszę przyznać, że przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem, dlaczego nie ma tego uzdrowienia. Wierzę w to głęboko, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa, Kościół pełen Ducha Świętego, to również Kościół, który ma dar uzdrawiania. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, żaden człowiek nie uzdrawia nikogo. My nie mamy takiej siły, mocy i władzy. Dlaczego są uzdrowienia? Dlatego, że Duch Święty, dlatego, że Bóg dotyka ludzi. Bóg podnosi z choroby. I tutaj, w tym miejscu, warto byłoby zacząć takie krótkie rozważanie, bo spotykają się niejako dwie strony. Chory, o którego trzeba się modlić, i uproszczeniu zdrowy, czyli ten, który modli się. Zwykle chory oczekuje uzdrowienia. A czego oczekuje ten, który się modli? I tutaj też jest różnie. Przyznajmy uczciwie, że niewielu z nas oczekuje uzdrowienia. Modlimy się, bo tak mówi Słowo Boże. Modlimy się, ponieważ wierzymy, że to jest dobre, to jest właściwe. Ale czego się spodziewamy po tych modlitwach? Przeczytajmy dwie krótkie historie z Ewangelii Mateusza. Być może one pomogą nam przynajmniej trochę dotknąć tego problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy. To jest 9 rozdział, wersety od 18 do 31. Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie: bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśpiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego i ci ślepi. I rzekł Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni, wyszedłszy, rozsławili imię jego po całej
okolicy. Trzy przypadki, można powiedzieć, uzdrowienia. I ciekawe zwroty tutaj spotykamy. W pierwszym przypadku kobieta dotyka się Jezusa. Wierzyła, że jeśli dotknie się chociaż szaty Jezusa, to będzie zdrowa. Jezus, który wiedział, co się stało, obróciwszy się, spojrzał na nią i rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. W przypadku tych niewidomych Jezus powiada: czy wierzycie, że mogę to uczynić? I dalej: według wiary waszej niechaj się wam stanie. Na razie te dwa przypadki króciutko sobie skomentujemy. Dużo jest w tym tekście o wierze. Wiara. I tutaj chyba jest najwięcej nieporozumień. Ludzie mówią: ja wierzę, że mogę być uzdrowiony. Ale wiecie co? Jak dokładnie przyjrzymy się takiemu wyznaniu, to ono w ogóle nic nie mówi. Co to znaczy, że wierzę, że mogę być uzdrowiony? Jak ktoś powie: ja wierzę, że mogę, wybierając się w podróż, dojechać do miejsca przeznaczenia? Co to oznacza? Każdy, kto słucha tych słów, musi zadać sobie pytanie, a ewentualnie temu, kto takie słowa wypowiada. Ale co to oznacza, że wierzysz? To oznacza, że jesteś pewien tego, że dojedziesz? Jesteś pewien tego, że znajdziesz się tam, na tym miejscu? Czy też nie jesteś tego pewien, a jedynie wierzysz, że może to się zdarzyć? Wierzyć w to, że mogę być zdrowy, może każdy. Naprawdę. Ale to nie oznacza, że ja wierzę w uzdrowienie, które może przyjść od Boga. Druga bardzo ważna rzecz. Co to znaczy, że ja wierzę? Bardzo wielu ludzi popełnia straszliwy błąd. To jest rodzaj bałwochwalstwa. Oni wierzą, że wierzą. Oni wierzą w swoją wiarę. Mówią: przecież Biblia mówi, wiara nas uzdrawia. Nie. Nie wiara nas uzdrawia. Chrystus nas uzdrawia. Te dwa przypadki, o których czytaliśmy, wskazują wyraźnie, iż zarówno ci ślepcy, jak i ta chora kobieta nie wierzyli w pierwszym przypadku w to, że Jezus może to zrobić. Co prawda nie jest to do końca pewne, ale istnieje taka możliwość, być może procentowo bardzo wysoka, że Jezus jest w stanie ich uzdrowić. W drugim przypadku kobieta wierzyła, że chociaż się dotknie tej szaty Jezusa i wierzę, że wtedy będę zdrowa. Kiedy czytamy te słowa i oczywiście wyrwiemy je z kontekstu, to one dosyć dziwnie brzmią. I też oczekują od nas dosyć dziwnych zachowań. Ale jeśli przyjrzymy się tekstowi biblijnemu, to on wyraźnie mówi o czymś zupełnie innym. On mówi o tym, że ci ludzie, zarówno ta kobieta, jak i ci ślepcy, wierzyli w Jezusa. Dlaczego dotknięcie szaty miało mieć wynik oszałamiający w postaci uzdrowienia? Dlatego, że ta szata była na osobie Jezusa Chrystusa. To była Jego szata. On w nią był ubrany. To nie szata uzdrawiała. To Jezus uzdrawiał. W drugim przypadku Jezus pyta: czy wierzycie, że mogę to zrobić? Jezus nie pyta o to, czy oni wierzą, że On ma takie możliwości. Tylko wskazuje na siebie i mówi: czy wierzycie we mnie, że ja jestem tym, który uzdrawia?
Zwróćcie uwagę, że to zupełnie zmienia kontekst. Już w tym przypadku nie chodzi o chorobę, już w tym przypadku nie chodzi o to, czy jesteś chory, a w tym przypadku chodzi o to, czy ty wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Czy to jest twój Zbawiciel, czy to jest twój Pan, twój Władca, czy to jest twój Król. Tak, Król może wszystko. Jeśli jest Królem, może wszystko. Ale cóż z tego, skoro wielu ludzi jest zainteresowanych tylko tym, żeby Król funkcjonował jak zakład usługowy. Uzdrawiaj i daj mi spokój. Reszta to jest moja sprawa. Co cię obchodzi moje życie? To nie jest właściwa postawa. I to jest postawa, która prowadzi tak naprawdę donikąd. Oczywiście Król z własnej inicjatywy może się przejść pomiędzy ludem i może uzdrowić kogo chce. Ale to jest jego inicjatywa. Ale kiedy ty przychodzisz do Króla, kiedy ty przychodzisz do swojego Zbawiciela, to nie przychodzisz po to, żeby powiedzieć: daj mi uzdrowienie i daj mi spokój jednocześnie. Nie, jeżeli przychodzisz do Niego i wierzysz, że On ma moc i władzę uzdrawiania, no to znaczy, że uznajesz Jego autorytet. To znaczy, że uznajesz Go za władcę. A więc jednocześnie dajesz Mu prawo do tego, żeby On decydował o Twoim życiu. Nie może być inaczej. W przypadku tej małej dziewczynki, która już umarła, ona nie mogła przyjść. Ona po prostu była martwa. Ale niejako w jej imieniu przyszedł jej ojciec. I cóż ten ojciec powiedział? Przyjdź i połóż na nią swoją rękę, a ożyje. Co powiedział ten przełożony synagogi? Przyjdź, a twoja wiara uzdrowi moją dziewczynkę? Albo przyjdź, bo moja wiara mówi mi, że ty ją uzdrowisz? Nie, on powiedział: ty przyjdź. Ty, Panie, przyjdź. Ty połóż rękę. Bo ty uzdrawiasz. Bo ty jesteś Panem i Bogiem życia. A jeszcze jedna historia, żebyśmy może jeszcze bardziej skomplikowali całą tą sprawę uzdrawiania. Nie będę czytał fragmentu, pochodzi jednak z Ewangelii Jana z 5 rozdziału i każdy może sobie pomiędzy 1 a gdzieś tak 11 wersetem przeczytać. Chodzi o człowieka, który leżał pośród chorych wokół sadzawki Siloam. Zawsze tam leżało mnóstwo chorych. Powód był taki, że co jakiś czas wstępował anioł z nieba, poruszała się woda w sadzawce i pierwszy z chorych, który wszedł do sadzawki, był uzdrowiony. Przyznam, że mam kłopot z tą historią i ciągle się zastanawiam, o co w niej tak naprawdę chodzi, ale przyjmuję ją jako pewien biblijny przekaz i nie podważam jej autentyczności. Natomiast cały problem zaczyna się, i to wielokrotnie w rozmowach wychodzi, z chorymi przede wszystkim, cały problem zaczyna się od tego, że Jezus przychodzi na to miejsce. I co zostaje? No zostaje po prostu tłum chorych ludzi. Tam, gdzie są chorzy ludzie, tam też są i zdrowi, którzy jakoś tam ich doglądają, wspomagają. Skoro oni tam potrafili przeleżeć czy przesiedzieć cały dzień, no to musieli być dokarmiani, musieli być w jakiś sposób zaopatrzeni. I tam też kręciło się mnóstwo zdrowych ludzi z ich rodzin. Tłum. Dzisiaj, kiedy idziemy do szpitala, no to i tak mamy czasami bardzo złe wrażenie, bo to jest trudne, kiedy przyglądam się ludziom chorym, czasami jestem w szpitalu. Widzę po niektórych, że po prostu umierają. Inni, że cierpią. Jeszcze inni mają kompletną beznadzieję na twarzy. Ale przyznaję, że warunki, w których leżą, no są przyzwoite, co najmniej przyzwoite. Ale 2000 lat temu to nie były warunki przyzwoite. To był po prostu brud. Wszędobylski brud. To były owady, które zawsze ciągnęły tam, gdzie były jakieś rany, jęki, smutek na twarzach.
płacz. I w to miejsce przyszedł Jezus. Zawsze mnie zastanawiało, jak rozumieć tę historię, jak ją zrozumieć. Bo rozumiem ją dobrze, ale jak ją zrozumieć? Dlatego, że każdy, kto chce ludziom pomagać, musi sobie zadać pytanie, czemu Jezus nie zaczął tam uzdrawiać? Przecież w wielu miejscach Biblii znajdujemy jasną relację z tego, że Jezus całe tłumy uzdrawiał. Przecież to było takie miejsce. Ale Jezus przyszedł i skierował swoje kroki do jednego tylko człowieka. Nie wiem, mogę sobie jakoś wyobrazić tę scenę. Przecież znali go. Być może jak się pojawił, zaczęło się, o Jezus przyszedł. Przyszedł ten, który nazywany jest Synem Bożym. Jest dla nas nadzieja, jest dla nas szansa. Pytanie na co? Oczywiście na to, że będziemy zdrowi. Ale nic się nie stało. Jezus przyszedł tylko do jednego człowieka. I to jeszcze nie przyszedł i mówi mu wstań i bądź uzdrowiony, tylko mówi, czy chcesz być zdrowy? Nie wiem, co ten człowiek myślał, ale odpowiedź wskazuje na to, że był zaskoczony. Nie wiem, co sobie pomyślał. Może mu nagle stanęło przed oczami przyszłe życie. No jak? Wstanę i co? Pójdę do pracy? Wszystko się zmieni. Wbrew temu, co myślimy, dla ludzi, którzy długo chorują, uzdrowienie, takie nagłe uzdrowienie jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego, że całe ich życie się zmienia. Wszystko się zmienia. To jest dla nich nieznane życie. Nigdy nim nie żyli, a przynajmniej długie lata nim nie żyli. Druga rzecz, która zastanowiła tego człowieka, czemu on do mnie podszedł. Czemu do mnie mówi? I Jezus usłyszał wymijającą odpowiedź. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. A zanim sam tam dojdę, ktoś inny przede mną wchodzi. W Słowie Bożym to te słowa szybko następują jedne po drugich i to wygląda jak taka ekspresowa rozmowa, ale my nie wiemy, jak długo trwała ta rozmowa. Puenta tej rozmowy była taka, że ten człowiek właśnie tak odpowiedział. Jezus ani się nie obraził, ani się nie zniechęcił. Mówi mu, wstań, weź swoje łoże i chodź. I teraz mamy kolejny kłopot, bo widzimy ten tłum ludzi, który patrzy na to. Tłum chorych. Widzą cud. Znali tego człowieka. Wiedzieli, że to nie jest żadna podróbka. Ten człowiek, który całe lata, dziesiątki prawie lat tutaj, kilkadziesiąt, dokładnie 37 lat tutaj leżał. No jak to? I wstaje, idzie, a co my? A co z nami? Przyznajmy, że wiele pytań się rodzi. Nie czytamy nic o tym, że Jezus wszystkich tam uzdrowił. Czy oni nie chcieli? Ja myślę, że oni pragnęli, oni byli gotowi. Oni być może wołali nawet. Jezus, kiedy odchodził, pewnie widział w niejednych oczach pytanie, dlaczego? Dlaczego on? Dlaczego nie ja? Żeby zrozumieć reakcję tych ludzi, po prostu trzeba być tak chorym. Nie mam zamiaru ani tłumaczyć Jezusa, ani być Jego adwokatem, bo On ani nie potrzebuje naszego wytłumaczenia, nie potrzebuje się przed nami wytłumaczyć. Po prostu tak się stało, tak zdecydował. Wcześniej powiedzieliśmy, to On jest Królem. On przyszedł z własnej inicjatywy do kogoś i podniósł go, bo tak chciał. Kilka rzeczy ważnych. Po pierwsze, Bóg naprawdę nie przychodzi do tłumów. On bardzo indywidualizuje swoje spotkania z ludźmi. Jan 3,16 mówi, że zbawiony będzie każdy, kto uwierzy. A więc nie ma mowy o tłumach, tylko
Mówimy o ludziach, którzy odpowiadają na Boże wezwanie. Z imienia, z nazwiska. Konkretni ludzie. Kiedy myślimy o objawianiu się daru uzdrawiania, to musimy z pokorą przyznać, że czasami jesteśmy bezradni. Czasami po prostu nie rozumiemy Bożego działania. Ktoś może powiedzieć, że ja nie mam wiary. Nie mam wiary, bo Biblia mówi, że On przyszedł, aby również nasze choroby zanieść na krzyż. Nie mam wiary, bo kazał nam chociażby w Marek 16 iść głosić Ewangelię i zapowiedział, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy będą szli i głosili Słowo Boże. I tam jest między innymi mowa o uzdrawianiu. Dobrze, jak ktoś chce, niech przyjmie, że nie mam wiary. Może masz rację, przyjacielu, nie wiem. Natomiast ja w swojej wierze przychodzę do mojego Pana i ciągle pytam, i ciągle się zastanawiam, i ciągle rozważam ten problem. Mierzę się z nim nieustannie. A wtedy, kiedy wychodzę od jakiegoś chorego, gdzie byłem z taką czy inną posługą, serce mi się kroi, że nic nie mogłem zrobić. Serce mi się kroi, że nic się nie stało, pomimo tego, żeśmy się modlili. Tak, parę razy moje oczy widziały cud, to prawda. Ale cóż to jest przez 30 lat służby? Chorych nie brakuje. Przybywa ich, można powiedzieć. Jest ich coraz więcej. Kiedy mówimy o chorobie, to musimy zrozumieć, że wcale nie chodzi o to, aby ludzie byli zdrowi. Bo to jest nieprawda. Chodzi o to, żeby byli zbawieni. Tak, chodzi o to, żeby byli zbawieni. To jest najważniejsza sprawa. Nie ma ważniejszej sprawy. Ja wierzę w to, że jeżeli człowiek żyje ze swoim Bogiem w takim doskonałym zjednoczeniu, kiedy Duch Święty go wypełnia tak, że jest świątynią tego Ducha Świętego, to wierzę w to, że ten człowiek, rozmawiając z Bogiem o swojej chorobie, jeśli jest oczywiście chory, to doskonale zna odpowiedź Boga i doskonale zna Jego decyzję. Nie chcę się wypowiadać w imieniu chorych. Nikt mnie do tego nie uprawi, nie mam zamiaru sobie takiego prawa przyznawać. Ale znam relacje ludzi, którzy byli czy są chorzy i w tej chorobie, w której byli jednocześnie ludźmi pełnymi Ducha Świętego, szczęśliwymi. Gotowi byli pozostać w chorobie, jeśli Bóg w swojej mądrości i w swoim pragnieniu zdobywania dusz dla wieczności chciałby ich używać właśnie takimi, jakimi są. Ja wiem, że znowu się na mnie rzucą apologeci powszechnego uzdrawiania i powiedzą, że Bóg nie chce, żebyśmy byli chorzy. To prawda, Bóg nie chce, żebyśmy byli chorzy, potwierdzam. Ale dlaczego chorujemy? Przecież nie chorujemy dlatego, że Bóg przychodzi do nas z chorobą. Chorujemy z powodu grzechu. Uzdrowienie jest z jednej strony procesem wyjścia z grzechu, a z drugiej strony jest wyjściem z grzechu, bo to się odbywa czasami w czasie, a czasami błyskawicznie. Różnie to jest. Także nie możemy Boga obwiniać o to, że ktoś jest chory. To nie Bóg jest temu winien. To my jesteśmy winni. My zdrowie również, bo wesoło sobie grzeszymy. A później mówimy, gdzie jest ten Bóg, który ma uzdrawiać? To już jest naprawdę bezczelność. Naprawdę to jest bezczelność. Oczywiście z naszej strony. Czy wierzę, że Bóg uzdrawia? Tak, głęboko wierzę, że Bóg uzdrawia. Widziałem sam. Mogę powiedzieć, że sam zostałem dotknięty uzdrowieniem. Więc ja nie mówię o czymś, o czym nic nie wiem. Ale z drugiej strony czasami Bóg czyni rzeczy, których nie rozumiemy. Nie mamy pojęcia, dlaczego On to czyni.
Ale czyni to. Ja wierzę, że wszystko, co on czyni, czyni dla dobra człowieka. Po trzecie, co jest bardzo ważne, jeżeli wierzysz w uzdrowienie, to możesz nigdy nie być uzdrowiony. Musisz zacząć wierzyć w Jezusa. Zwierzyć Jezusowi. Początkiem uzdrowienia jest pogodzenie się z rzeczywistością, w której jestem. Wiecie, ja nie znoszę ludzi. Wybaczcie, jeżeli kogoś dotknąłem. Nie znoszę ludzi, którzy pokazują palcem na chorego i mówią z takim tryumfem: on jest zdrowy, tylko jeszcze tego nie widać. Wiecie co? To są kłamstwa. To są kłamstwa, zwyczajne kłamstwa. Jeżeli ktoś jest chory, to jest chory i koniec. Wyobraźcie sobie, że Jezus coś takiego by zrobił. Pokazałby na trędowatego i powiedział: jesteś zdrowy. Ale Panie, jak jestem zdrowy? Ja jestem przecież trędowaty. Jesteś zdrowy. No i co? Poszedłby do kolejnej wioski i powiedziałby: jestem zdrowy. Pogoniliby go kijami, bo nie wolno mu było podejść do ludzi zdrowych. Co by pomyślał o Jezusie? No oszust, szarlatan. Człowiek zdrowy to jest człowiek zdrowy. To jest człowiek, którego choroba się już nie dotyka. Koniec. Skończyło się. Jeżeli chcesz usługiwać, modląc się o ludzi chorych, to nie możesz tego robić, jak nie wierzysz, że Bóg nie uzdrawia. Nie rób takich rzeczy, bo to jest oszustwo. To lepiej powiedz człowiekowi: słuchaj, ja wierzę, że te czasy, kiedy Bóg uzdrawiał, się skończyły. Wybacz, ale nie mogę być oszustem. I to jest uczciwe. I takich ludzi trzeba szanować. Nie róbmy z namaszczania chorych jakiegoś dziwnego rytuału, który nie wiadomo czemu ma służyć. Kiedy mówimy o uzdrowieniu, to też, i to jest czwarta myśl, pamiętajmy, że zdarza się niestety, iż choroba jest konsekwencją konkretnego grzechu, który doprowadził do tego, że człowiek jest w takim stanie, w jakim jest. A więc pojednaj się z tymi, którym zrobiłeś krzywdę. Wybacz im, jeżeli poszli za daleko, ale proś ich też o wybaczenie za to, co zrobiłeś. Bo nie będzie uzdrowienia. Tak mówi Słowo Boże. List Jakuba, proszę przeczytać sobie to. Nie wiem, czy dla kogoś te krótkie rozważania są zachętą. Dla mnie zawsze modlitwa o chorych jest z jednej strony radością, z drugiej strony wyzwaniem, a z trzeciej strony oczekiwaniem, że Bóg wysłucha. Nie przyjmuję do wiadomości, że Bóg po prostu nie uzdrawia. Nie wierzę w to. Ale wierzę to, że jest Bogiem absolutnie suwerennym w swoim działaniu. A my jesteśmy tylko Jego sługami. To nie my decydujemy o losie ludzi. To On decyduje o losie ludzi. Tylko i wyłącznie. Bo On jest Bogiem. A my tylko Jego nieużytecznymi sługami. Amen.